Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. To jest program Prosto z Płońska i dzisiaj łączymy się z burmistrzem Andrzejem Pietrasikiem. Dzień dobry. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. Panie burmistrzu, zacznijmy od ogromnego, myślę, wyróżnienia dla miasta, a mianowicie honorowa flaga Europy dla Płońska. Tak, to rzeczywiście jest bardzo wielkie wyróżnienie dla nas, najwyższe. Po pierwsze takie wyróżnienie otrzymaliśmy w roku 2018, był to pierwszy stopień Nagrody Rady Europy, wtedy był to dyplom honorowy. Powtórnie składaliśmy wniosek w roku ubiegłym, wtedy nie otrzymaliśmy nagrody, a w roku bieżącym otrzymaliśmy tytuł Honorowa Flaga Europy dla Miasta Płońska, przyznane przez Stałą Komisję Rady Europy. Doceniono nasze zasługi, uznano naszą argumentację, którą dołączyliśmy do wniosku o przyznanie nam tego tytułu. Wyróżnienie jest tym większe, że bardzo mała liczba jednostek samorządowych, bo to są miasta, to są również regiony, czasami województwa, różnie się one w Europie nazywają, ale tylko 16 takich jednostek otrzymało wyróżnienie we wszystkich czterech kategoriach, zaś w kategorii honorowej flagi Europy 4, w tym we wszystkich kategoriach Płońsk jest jedynym miastem z Polski, który otrzymał wyróżnienie, więc tym bardziej czujemy się zaszczyceni. Krótko powiemy, dlaczego dostaliśmy, jak argumentowaliśmy, dlaczego Rada Europy poprzez na razie Komisję przyznała nam ten tytuł. Mianowicie trzeba było w kilku kategoriach jakby opisać naszą działalność. Pierwsza to jest i najszersza, to jest kierowanie się ideałami Unii Europejskiej, propagowanie i promocja tych ideałów w Płońsku i różnego rodzaju działalności zewnętrznej poprzez stowarzyszenia, poprzez naszą działalność z miastami bliźniaczymi, które są taką podkategorią. Liczy się również, bardzo ważną jest tutaj współpraca twinningowa z miastami bliźniczymi i my tych miast mamy na teraz 12, z którymi współpracujemy na stałe. Współpraca jest żywa. Ostatnio włączyliśmy się w szereg programów za pomocą mediów elektronicznych i wtedy ona jest najpewniejsza, kiedy bezpośrednio nie realizuje jej burmistrz, tylko jeżeli realizują to jednostki pomocnicze. W naszym wypadku są to szkoły, które bezpośrednio utrzymują kontakt z swoimi odpowiednikami w naszych miastach partnerskich. Taką wymianę mamy z Izraelem, taką wymianę mamy z Ukrainą. Wcześniej mieliśmy taką wymianę z Wolgogradem. I to jest bardzo żywa i bardzo potrzebna współpraca. A tak na stałe, bardzo żywe kontakty mamy z miastem Crépy we Francji, z Celem nad Mozelą w Niemczech, z Antoine w Belgii i jeszcze z miastami włoskimi. To są trzy miasta. Pierwsze z nich to jest Nataresco. Są regularne kontakty, wizyty. Pozyskujemy również środki finansowe w ramach programów Europa dla Obywateli. W roku ubiegłym również pozyskaliśmy na ten cel środki, co prawda zostały one wstrzymane ze względu na pandemię, ale są to bardzo żywe współprace obejmujące swoim kręgiem kilkaset osób i rodzin również. Powiem tylko, że nasza współpraca na przykład kulturalna z miastami włoskimi to jest 12-letni już okres współpracy. I w każdym roku dzieci z Młodzieżowej Orkiestry Dęty wyjeżdżają na 2-3 tygodniowy pobyt we Włoszech na Festiwal Orkiestr Dętych nad Adriatykiem w regionie Abruzzo i bardzo sobie ten wyjazd chwalą, bo oprócz tego, że codziennie koncertują, to mają czas na wypoczynek i do zapoznanie się z krajem. No właśnie, nowe doświadczenie to jest dla nich też. Bardzo żywo rozwijała się dotychczas również współpraca z Ukrainą i bardzo żywo z Izraelem. Wymiany wzajemne i wizyty młodzieży izraelskiej w Płońsku w liczbie kilku nawet tysięcy rocznie. To są po prostu takie nie tylko hasłowe nasze stwierdzenia, że
otwieramy Europę, otwieramy Polskę na ideały europejskie, krzewimy je, mówimy o nich, tylko u nas jest to po prostu w życiu stosowane, w praktyce, przez wiele, wiele osób, w tym przez młodzież i dzieci, co dla mnie jest szczególnie ważne. Naszym, oprócz tej współpracy treningowej, bardzo ważnym naszym polem działania, w którym bezpośrednio uczestniczy, jak i burmistrz, jest działalność w stowarzyszeniach międzynarodowych. Nasza taka już prawie 20-letnia działalność w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Miast Orędowników Pokoju. To jest organizatorskie stowarzyszenie skupiające ponad setkę miast z całego świata. Można powiedzieć, że z nimi również mamy bliższą, dalszą współpracę. Gościliśmy kilka razy burmistrzów w Płońsku, w Polsce. U nas odbywało się zgromadzenie ogólne, odbywał się zarząd stowarzyszenia. Również uczestniczymy od 2 lat w stowarzyszeniu Porozumienie Burmistrzów Unii Europejskiej. To nakierowane jest głównie na ekologię, na ograniczenie emisji gazów zmierzające do krzewienia i praktycznego działania, żeby była zeroemisyjność, jeśli chodzi o dwutlenek węgla i o inne szkodliwe gazy emitowane do społeczeństwa. Również w mniejszym stopniu, ale również bierzemy udział w Stowarzyszeniu Burmistrzowie dla Pokoju. I w tych wszystkich stowarzyszeniach jesteśmy aktywni. A w Polsce Stowarzyszenie Miasta Rodownicy Pokoju, regionalne stowarzyszenia, między innymi nakierowane na popularyzację zadań związanych z cyfryzacją życia, z używaniem internetu przez różne grupy społeczne, przez jak najszybszym rozwojem w tym kierunku naszych urzędów, naszych jednostek samorządu terytorialnego. To są takie bardzo, bardzo szerokie pola. Oczywiście te tradycyjne to jest kultura, sport, wymiana młodzieży, nauka języków, działalność międzynarodowa w celach zbieżnych, tożsamych z ideałami Unii Europejskiej, z tymi hasłami, które głosi Unia Europejska. I bardzo się cieszę, że to wszystko zostało wzięte pod uwagę i w roku 2021 Polska otrzymał honorową flagę Europy, ale będzie również Polska organizował, takie są wymogi stawiane przez Radę Europy. Wręczenie tej flagi odbędzie się w Polsku z udziałem przedstawicieli Rady Europy, którzy specjalnie przyjadą w tym celu, żeby nam tę flagę wręczyć. Już wiemy, kiedy przyjadą właśnie wręczyć uroczyście. Jeżeli nie będzie zagrożenia ze strony koronawirusa, to będzie to tak tradycyjnie. Jeżeli będzie takie zagrożenie, wszystko odbędzie się online. Bardzo byśmy chcieli, żeby odbyło się to w plenerze z udziałem wielu, wielu tysięcy Płońszczan i przedstawicieli naszej lokalnej społeczności, bo jest to olbrzymia zasługa, olbrzymie wyróżnienie dla naszego miasta. Ja osobiście jestem dumny, że dostaliśmy w kolejności stopień, osiągnęliśmy Nagrodę Europy. Przed nami jeszcze jest plakieta Rady Europy i Gwiazda Europy. Będziemy się starać, żeby również po ten następny stopień sięgnąć w latach następnych. Panie burmistrzu, więc przejdźmy do kolejnego ważnego tematu, który na pewno interesuje Płońszczana, mianowicie jest modernizowany mały rynek w Płońsku. Jak wyglądają prace? Tak, może dodam tylko, że Płońszczanie jakby trochę już przywykli do tego, że nieustannie inwestujemy. W ostatnich latach 5-6 to są ciągłe inwestycje w nasze miasto. Niektóre są bardzo duże, tak jak elektromobilność i ochrona powietrza, bo sięgają aż prawie 80 milionów złotych, licząc wszystkie wydatki, jakie ponosimy. A niektóre są mniejsze znacznie. Takim mniejszym projektem realizowanym ze środków unijnych jest projekt, który nazywa się Mój Rynek. Dotyczy on bardzo popularnego targowiska, tak zwanego zielonego targowiska między ulicą Półtuszką a ulicą Targową. I polega na tym, że dokonujemy takiej 100% przebudowy targowiska. Po pierwsze, całość targowiska będzie przykryta. Będzie to jedna wielka hala, która w tej chwili jest, prace nad budową tej hali oczywiście wykonują się na zewnątrz,
Zdaje się, że wszystkie elementy są teraz cynkowane. Będzie tylko złożenie tej konstrukcji na terenie targowiska. Trwają intensywnie prace ziemne, zostały zburzone i będą na nowo wybudowane pawilony handlowe. Będzie doprowadzona kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa. Będą sanitariaty, będą punkty związane z bezpieczeństwem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu i handlu żywnością. Będzie dostęp do ciepłej wody, do zimnej wody, wreszcie sanitariaty i, jak już powiedziałem, zadaszenie, czyli będziemy mogli bez względu na pogodę prowadzić działalność. Program Mój Rynek dofinansował nasz unijny program, dofinansował nasz projekt kwotą 1 milion złotych, około miliona, drugi milion to jest ze środków własnych. Zamierzamy zakończyć zgodnie z terminem projekt jesienią bieżącego roku. Zdaniem wykonawców nie ma żadnych zagrożeń, będzie on wykonany. Oprócz tego, że ułatwi handel, ułatwi sprzedaż, targowisko będzie również oświetlone. Spróbujemy również organizować targowiska wieczorem. Zobaczymy, jak to się spodoba pomieszczanom. To on ma takie wyraźne nastawienie dla producentów ekologicznej, zdrowej żywności z powiatu pońskiego, z okolic Pońska. Dla nich będą specjalne ulgi, miejsca na targowisku. I to jest również promowanie tego, żeby pońszczanie kupywali i używali zdrowej żywności, no takiej, której wszyscy powinniśmy jak najwięcej używać, odchodząc od produkcji masowej, wiadomego pochodzenia. Tu jeszcze będzie znany producent, z jakiej jest miejscowości i będzie opisane to, w jaki sposób tę żywność produkuje i będzie ona posiadała certyfikat. Dlatego też miasto popiera takie działanie, samorząd popiera to działanie i mamy nadzieję, że jesienią zakończymy projekt i że pomieszczanie będą mogli w nowym otoczeniu, w nowej jakości, bezpiecznie, pod zadoszonym targowiskiem dokonywać zakupów świeżej żywności. Głównie to są warzywa, owoce i owoce ziemi. No myślę, że to na pewno będzie ważna inwestycja właśnie dla mieszkańców Płońska i nie tylko. Powiedział pan burmistrz, że to jest taka mniejsza, ale przejdźmy nieco dalej i do większej inwestycji, a mianowicie prace na obwodnicy zachodniej miasta. To jest największa nasza inwestycja. Ja przypomnę, że dostaliśmy wartość tego projektu, który realizujemy, to jest ponad 65 milionów złotych. I aż 90% dofinansowania, 80% z Unii Europejskiej, 10% to jest dofinansowanie rządowe. I celem tej inwestycji jest redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w naszym mieście. Składa się ona z kilku etapów. Różne zaawansowanie jest na poszczególnych odcinkach i tak można powiedzieć, że już jest wykonana obwodnica centralna, czy obwodnica dookoła dzielnicy Wedlowskiej. Tam zaawansowanie sięga już 100%. Zostały drobne prace związane z oznakowaniem poziomym i odbiór dokumentów, potem odbiór fizyczny wykonanej pracy i oddajemy do ruchu cały ten odcinek. Drugą znacznie większą inwestycją to jest obwodnica zachodnia od ulicy Płockiej ulicą Świętego Jana Pawła II poprzez rondo na ulicy Szkolnej aż do szosy Płońsk-Baboszewo, gdzie również będzie rondo i gdzie będzie przystanek dla wsiadających i wysiadających pasażerów. Również będzie możliwość tam skorzystania z roweru. Miejmy nadzieję, że będzie to rower miejski. To jest najdroższa część inwestycji, bo to aż 35 milionów złotych. Ta obwodnica kosztuje przeprawą mostową przez rzekę Płonkę, z budową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągów miejskich i również z wyprowadzeniem tego uzbrojenia i ulic już na ulice osiedlowe, które mam nadzieję, że wkrótce będą potrzebne, bo liczę, że przez to, że budujemy tę obwodnicę, szybko zostanie zaktywizowane, uruchomione budownictwo i zarówno jednorodzinne, jak i budownictwo wysokie. Tak już było wcześniej na obwodnicy wschodniej. Tu zaawansowanie sięga już 70%.
A jest jeszcze takie trzecie zadanie, to jest budowa ścieżek rowerowych o długości 10 km z tunelem pod torami kolejowymi. I jeszcze jedno zadanie to jest zakup autobusów do komunikacji miejskiej, jeden elektryczny, drugi spalinowy i również systemu zarządzania tą komunikacją, inteligentnego systemu. Łącznie to cała wartość tych zadań sięga prawie 70 milionów złotych. Miasto również wcześniej poniosło koszty związane z wykupem gruntu, sporządzeniem dokumentacji itd. Spodziewamy się, że w terminie inwestycja zostanie zakończona, czyli we wrześniu roku bieżącego i jesienią po odbiorach, po sprawdzeniu dokumentacji, po sprawdzeniu tego wszystkiego, co robimy przez Mazowieckie Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, mieszkańcy Polska będą mogli w pełni korzystać z tego, co powstało, czyli obwodnic, komunikacji miejskiej, ścieżek rowerowych. A ja osobiście będę promował jazdę rowerem. Powstanie też program miejski zachęcający do tego, żeby jeździć rowerem, bo z całą pewnością mogę powiedzieć, że jest to najszybciej, najkrócej, najzdrowiej i najbardziej ekologiczny sposób poruszania się po naszym mieście. I dosłownie 5, maksymalnie 10 minut trwa dojazd do miejsca, w którym się mieszka, do dowolnego miejsca w naszym mieście Płońsku. Inwestycja bardzo potrzebna, inwestycja bardzo prorozwojowa i taka inwestycja, która mocno nawiązuje do głównych celów, jakie zakłada Unia Europejska. W tym wypadku jest to ochrona klimatu, redukcja emisji i cały czas dążenie do systemu zeroemisyjności i w naszym mieście i w Unii Europejskiej. Z niecierpliwością czekam, kiedy będzie końcowy odbiór wszystkich tych zadań, o których powiedziałem. Myślę, że płońszczanie, zarówno jak i pan burmistrz, czekają właśnie szczególnie na te ścieżki rowerowe i na ten zdrowy styl życia. Panie burmistrzu, jeszcze jeden temat, a mianowicie dofinansowanie na rozbudowę ulicy Grunwaldzkiej. Tak, to jest, udało nam się uzyskać, złożyć wniosek i pozyskać środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Bardzo potrzebna inwestycja, bowiem mówiłem już kilka razy na antenie u Państwa w telewizji, że rewitalizujemy rynek i otoczenie rynku i dostaliśmy teraz środki na kompletną przebudowę ulicy Grunwaldzkiej, czyli jednej z głównych ulic odchodzących z rynku. I to będzie oznaczało budowę całości nowej ulicy. Wcześniej pozyskaliśmy środki na budowę kanalizacji deszczowej. Teraz zaś będą nowe chodniki, nowa jezdnia, będzie nowa zieleń urządzona według obecnie obowiązujących standardów, czyli drzewa, krzewy, rośliny, które znoszą zanieczyszczenie powietrza spowodowane ruchem samochodów. Takie będziemy dobierać i zawsze tam, gdzie cokolwiek budujemy, pamiętamy o zieleni miejskiej, że ona powinna być i że ona jest bardzo, bardzo potrzebna. Kwotę, jaką pozyskaliśmy, to jest około 2 milionów 20 tysięcy, prawie 900 tysięcy to będzie udział własny miasta i mamy czas do 2022 roku, do września, żeby tę inwestycję wykonać. To jest taki sam czas, w jakim mamy podpisane umowy na skończenie rewitalizacji rynku polskiego. Co to oznacza dla rynku? Oznacza, że wszystkie ulice wylotowe naszego miasta, czyli ulica Grunwaldzka, ulica Pułtuszka, ulica Warszawska, Zduńska i Płocka, będą również poddane rewitalizacji, przebudowie, modernizacji i będzie to stanowiło jedną całość z rynkiem. Czyli nie będzie tylko rewitalizacja przestrzeni rynku wewnątrz naszego miasta, w sercu naszego miasta, tylko również ulice wychodzące na odcinkach kilkuset metrowych będą poddane rewitalizacji, przebudowie, modernizacji i oprócz tego, że będą wygodniejsze, bezpieczniejsze, również oświetlenie miejskie będzie nowe, sygnalizacja świetlna. To wszystko będzie błyszczeć i będzie piękne. Myślę, że bardzo, bardzo ubogaci to Płońsk i bardzo spowoduje, że płońszczanie będą lubili przychodzić na rynek płoński, tutaj spędzać wolny czas na czym nam bardzo zależy.
No właśnie, pan burmistrz mówi, że tych inwestycji jest bardzo dużo. Czy jest jeszcze w Płońsku jakiś niezmodernizowany kawałek drogi albo ulicy? Bo tych inwestycji jest mnóstwo. Dużo. Jest tych ulic dużo niewybudowanych nawet. Pozyskaliśmy, o czym mówiłem bodajże w ostatnim odcinku, pozyskaliśmy środki z Narodowego Funduszu w ramach programu POIŚ, środki na budowę kanalizacji deszczowej na ulicę Piaskową, Szczęśliwą, Handlową, no właśnie Grunwaldzką, właśnie również na ulicę Zduńską i ulicę Pułtuską. I na tych niektórych z ulicach, o których wymieniłem, tych pierwszych, czyli Piaskowej i Szczęśliwej Handlowej, nie ma utwardzonej nawierzchni, więc one czekają już dosyć długo na nawierzchnię. No i jest coraz więcej nowych ulic, które powstają w związku z budową domów jednorodzinnych i zabudową wielorodzinną, gdzie pilną potrzebą jest utwardzanie ulic, budowa ulic na stałe. Więc mamy co robić, aczkolwiek rzeczywiście projektów jest w trakcie realizacji w samym tylko rynku bodajże 5 już, a do tego dochodzą inwestycje spółek komunalnych. Inwestycja prowadzona teraz to jest inwestycja budowy sieci ciepłowniczej w naszym mieście, realizowana przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, ale również Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej będzie budować nowe wodociągi, nowe przyłącza i wodne, i kanalizacyjne. I również przedsiębiorstwa tak z branży energetycznej, telekomunikacyjnej również będą prowadziły swoje inwestycje w rynku, więc 2 lata czeka nas intensywne budowanie i wykopy i utrudnienia w ruchu, za co przepraszamy, ale efekt będzie końcowy piękny. Panie burmistrzu, oczywiście do tych tematów będziemy wracać, a na chwilę obecną serdecznie dziękuję. Ja również pani dziękuję, pozdrawiam. A państwa zapraszam na kolejny odcinek Prosto z Płońska.